przyszedł! Tak naprawdę już miesiąc temu, ale nie było kiedy odpakować. Dawaj, dawaj! Nie ma nic. Pamiętasz swojego pierwszego subskrybenta? A setnego? A tysięcznego? Oh yes. Dobra, trzymaj do kamery, ja ściągam folikę. Proszę państwa. Oh yes. Ale jest śliczny. No. Ej, mega jest. Gdzie go powiesimy? Tutaj. Na samym środku. O, tutaj. No nie. No, ładnie by pasował. Trzeba się pochwalić na wejściu, tak? A właśnie, wszystko jest dobrze, bo nie sprawdziliśmy. Tak, Matej and Kuba for passing 100,000 of... subscribers! Taki English? To jest moje nowe baby. W zasadzie to jest głównie moja zasługa, więc u mnie w pokoju będzie wisiał. Co twoja zasługa? Kto chciał dodawać shorty? Kto chciał? Bardzo wam, kochani, dziękujemy, bo gdyby nie wy... to nie mielibyśmy tego przycisku, także dziękujemy, że nas subskrybujecie. Bo nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będziemy mieli ten przycisk. No widzisz, ja się spodziewałam, mam nawet paznokcie, słuchajcie, pod kolor. To teraz lecimy po złoty! Chyba po choinkę. Jedziemy po choinkę, po ozdoby świąteczne, bo będziemy stroić nasz domek już pod święta, ale również... zmieniamy tą paskudną kanapę, no, która jest zniszczona przez naszego kotka, bo sobie oszczy pazury o naszą kanapę. To zrobił nasz cudowny kotek, którego tak bardzo kochasz. Co? To jest twój kotek, się okazuje. O, ciekawe. Tak naprawdę każda tutaj nitka ma swoją historię, słuchajcie. To jest jej arcydzieło tworzone przez 3 lata tutaj mieszkania. A my to zniszczymy dzisiaj. Yes! Babę, ja nigdzie nie jadę. Rowerek przyszedł! Słuchajcie, idealnie zamówiliśmy sobie na święta, by wiecie, wszystkie kalorie spalać, więc możemy jeść i ćwiczyć. Tak, możemy oglądać mecze i ćwiczyć. Tak, będziemy. Ostatnio robić. Jedliśmy chipsy, kupiliśmy 2 paczki i mówiliśmy tak: jak ja jem jedną paczkę, ty byś mógł teraz pedałować, a potem byśmy się zamienili. Genialne, prawda? No i słuchajcie, nie wiem jeszcze, gdzie będzie stał do końca, ale mamy rowerek. Tutaj przed telewizorem. Ciężkie nie, jest! Teraz spróbuj, no. Nie, no. Nie podnosi się. O! Wow! Prezesie! No, muszę cię zmartwić. Ten roku chyba choinka nie będzie zbyt duża. Co ty gadasz? Czemu nie? Bo mamy mniejsze auto. Przecież tu wejdzie, co ty... Przecież oni to zmiksują taką małą. Ma być dużo. Ale będzie długa. Ale duża. Za długa. Nie, no to nie, zostawisz uchylony bagażnik. Jest 15 grudnia i ja jestem w szoku, że jedziemy po choinkę. Chyba gdyby nie ten vlog, to byśmy mieli tak jak w zeszłym roku, 23. Okay. Mnóstwo jeszcze, kobieto. Jest nie musimy dzisiaj kupować. Ładne są, ładne choineczki, widzicie. To nie ładne. Chociaż to nie. Ta i ta będzie miała te 2,20, nie? To jest ładna, to co, Kuba, bierzemy to? Nie wiem, nie wiem czy się zmieści w ogóle. Coś takiego jak za panem, nie? Ale one mają długie szpice, ale czy takie niskie są, to nie... Aha. Wiesz co, się zastanawiam, czy nam w ogóle się zmieści do domu, ja nie wiem. Cieszy, bo taka wielka będzie. Ja uwielbiam duże choinki, słuchajcie. Będzie ubierania. A tak jak wyciągam rękę, no to powiedzmy ma te 2,20, nie? No. Bo ona też będzie taka chyba w miarę. Też będzie rozłożysta, no. Mówię, akurat polskie choinki są bardzo rozłożyste, takie równe i pełne, nie? Dobra, no to co? To tam bierzemy? Tak, tak? Jestem za to. Czy jedną? Przecież to jest jakaś duńska. Tak. Jeszcze takiej nie mieliśmy, mówię, do Marlen. Premium. No, kurde, no ładna też jest, zobacz, Marlen. No jest ładna, no. Tamtej będzie przykro. Ale to też jest ta duńska? To jest duńska. To też jest ta duńska. No to ta, dobra, ta. To? Tak. To możemy tą zapakować? No. Ogólnie ciężko jest wybrać choinkę, bo tu jest bardzo dużo ładnych, ale jestem ciekawa, czy wy macie sztuczną, czy żywą. Także muszę dać znać w komentarzu. My zastanawialiśmy się w tym roku, żeby kupić sztuczną. To nie będzie przykro teraz? Będzie przykro. Jest taki ładny zapach, tak. Jestem zadowolona. Przynajmniej wiecie, żywy mają to do siebie, że właśnie ten zapach w domu się niesie. Prawda. I co? Jest bardzo ciężka, naprawdę. To tak? Chyba najcięższa, jaką mieliśmy. Ale dajesz radę, słuchaj, widzę. No wiesz, no na siłkę się chodzi regularnie, yeah. Nie? To jest prawda. Ale myślę, że do naszego auta wejdzie, spokojnie. Ja myślę, że nie wejdzie. Nie wejdzie, jak ma wejść? Nie. Co zrobiliśmy w sumie? Nie, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak my to do domu w ogóle. Przypominam ci, że to ty mówiłeś, że mało mnie wejdzie. A co ty zrobiłeś? Wziąłeś największą. To jest dłuższe niż nasze auto. Bo pani mi jak zwykle zrobiła, mówiąc. Nie, pan mi zrobił. Mówi, to jest duńska. Ja mówię, kurwa, importowany to. Ja już widziałam po oczach Kuby, jak on powiedział, że to jest duńska importowana, Kuba. Tak, a czym to się różni? No słuchajcie, jak obkłada. Nie, no weszło. Ale przecież to nie koniec. Tak, nie koniec. To nie koniec. Jeszcze troszeczkę zostało. Wejdzie. A ty, ale żebym ja jeszcze siedziała. Chyba będę musiał po ciebie wrócić. Co ty gadasz? Nie. Ja po ciebie wrócę, ty zostajesz. Jak ty po mnie? A jak wyciągniesz tą choinkę z samochodu? Poproszę sąsiada, pomrukam oczami. W zeszłym roku mieliśmy tą samą sytuację dokładnie. Tym autem pojechaliśmy, pamiętasz? No i siedzieliśmy, mieliśmy choinkę między nami. Mówiłem, no, że się zmieści. Elegancko. Elegancko, że tam pan właśnie na bagażnik bierze. Tak to się robi. Żarty się robisz. Jak to... Nie wierzę w ciebie, naprawdę w człowieku nie wierzę. Gdzie jesteś, babo? Pomóż mi, chłopie! Pomóż mi zabić pas! Ci jest ciężko. Czego się nie robi, by była w domu magia świąt? Ui, zaraz mi koledzy oko wybije. Bo nieważne, że ledwo się jechało, ważne, by była większa od sąsiada. Jak jest to długo?
długo. Patrz! Ja! Obcię czubek! Luna, co to jest? Najprzyjemniejsza część tego vloga. Dla kogo najprzyjemniejsza, dlatego najprzyjemniejsza. Jezda! Po co to bierzesz? Przecież będziemy kupować. Ale nie tyle, do roku weźmie. Tu jest mały koszyk, chłopie. Może zamiast zmieniać obicie, całą nową kanapę kupimy. Tak. A kto za to zapłaci? No ty. Ogólnie to mamy taką kanapę, jak widzieliście. Podbicie już tak nie wygląda, jest odrapane przez Lunę. I wybieramy to z taką firanką. Właśnie się boję, że ona będzie cały czas uczepiona tej firanki. To jest Kuba. Tak? Tak. No to jesteś ty. O. No takie same dziury w nosie jak ty. Zobacz, jakie ładne. Co ty robisz, Barlena? Jakie urocze, łóżeczko. Co ty, dzieci byś już chciała? Masz kota, kobieto. Dobra, zmieniam, to jesteś ty. Rano na toalecie. Zobacz, jaki ci obiad ugotowałam, skarbie. Jajka, bez pierwszych jajka. Pojadłaś? Smakowało? Bardzo. I słuchaj, ja nie próżnowałam. Tutaj siedząc, wpadłam na to, co możemy jeszcze kupić. I uwaga, taką piastę. To siedzi, o nie mieją. O Jezus, Madalena. Wybaczam. To się będzie. Uwaga, musimy chodzić tak długo po Ikei, bym jeszcze raz zgłodniała i byśmy sobie kupili hot dog. Ja. I będę szczęśliwa. To, że ładnie pachnie. Koziurawinko. Zostaw, odłóż. Nie wolno. A czerwony jak święta. Nie wolno. No powąchaj. Niuchnij. No miłem, taka ziurawinka. Powiedzcie mi, jak to jest, że w żadnym sklepie nie ma już tuczków do mięcha. Nie do ziemniaków, do mięcha. Byłem w kilku sklepach, wiecie czym ja tukę mięcho? Garnkiem. Ale dobrze ci to wychodzi, skarbie, bo te kotlety są przepyszne. Jezus Maria, słuchajcie, tuczek. Mogę go zabrać? Nie no, nie bierz komuś z koszyka. Ej, to znaczy, że gdzieś tu jest tuczek normalny. Znalazłem. Co to ma? Wow. Bierz go. Mam już tuczek. Nie rozumiem, po co tu jest kozioł? To jest baranek, ty łosiu. Jaki baranek? No baranek. Chyba ty jesteś łosiem, ja się wychowam na wsi, nie ty. A może w ogóle nie będziemy piec, bo ja widziałem, że tam można kupić gotowe. No nie, no coś chyba szalałeś, trzeba upiec, tradycja. Już ciasta nie robisz, już ciasto masz kupne. Nigdy pierników już nie kupiłeś. Co ty, Katarzy, nie piekłam? Byliśmy razem. Ale jesteś bezczelnym małym bąblem. Jeżeli chcecie protipa, jak powiedzmy przyhamować swoją kobietę w Ikei, to dajcie jej wózek do pchania. Dobra, Marlenie się nic nie chce, bo nie umie tego pchać. Koce, teraz koce. Bierzemy ten, tam jest taki jeden droższy, ale to bez sensu, bo kosztuje 150 zł, a ten 5 dyszak. A uważam, że kolor jest ładniejszy. Weźmiemy też ten i nie, ten. Nie, już uspokój się. Nie, no. Nie, zielonego środkowego nie bierzesz. Dobra, ale to kremowy biorę. A mnie papier nożyce, czy bierzesz kremowy, czy nie? 3, 4. No, cholera. I takie 4 poduszki, 2 na dół i 2 na górę. Ja nie dam rady z tobą, kobieto. Chciałam zakupów święto. Chciałabyś tę taką podstawkę do łóżka, żebym ci rano przynosił śniadania? Nie wierzę, że to mówisz, pewnie coś wykombinowałeś. No, chciałabyś czy nie? Tak. Nie weźmiemy. Ale bezczelna. Tamte jednak nie było, ale mamy też takie i stwierdziliśmy, że ta czerwona będzie taka najbardziej świąteczna. Nie ma niestety stojaków, ani takich lampek i tak dalej, ale coś wymyślimy. Teraz bierzemy stojaki. Stwierdziliśmy, mamy taki zielony, ale wiecie jak te zielone? Tak. One są takie trochę bardziej chamskie. To jest takie ładne, a no. A to jest taki nawet elegancki. A co zrobisz z tym zielonym? Nie wiem, oddam komuś, zostanie w razie czego. Możemy mieć też dwie choinki. Nie. To poszaleliśmy chyba, ciotka, co? Daj mi spokój, ty płacisz w TK Maxie. Dlatego jest mi przykro. Mam siły. Bo nie płac, tylko nie płac. Idziemy kupić pierniki teraz. To jest najlepsza rzecz na świecie. Gotowe ciasto piernikowe. To jest, słuchajcie, idealne dla nas, bo my tak, wiecie, specjalnie nie gotujemy. No, trzeba tylko wypiec i udekorować. Tak, ale jest bardzo dobre, jest więc pyszne, jakby polecanko. No. Bierzemy 2. O, ja cię zaczął padać śnieg znowu. Moim życzeniem jest świątecznym, żeby wszystko zasypało. Ja uwielbiam taką zimę. Ty nigdzie nie wyjedziesz, chłopie, co ty chcesz? Ja nie muszę nigdzie wyjeżdżać. Moje auto i tak już jest zasypane całe. Auta w śniegu jeszcze w takim kolorze zawsze wyglądają tak sexy. Bo Mikołaj idzie się gdy. Ja nie wyglądam sexy, bo mi zimno. Otwieraj to auto. To jest moje. To auto mi się nie... Otwieraj mnie, proszę, no. Patrzcie. No i czyje to jest auto? Otwiera się jak ja jedę. Ty hamie jeden. Chodź dawaj sobie takiego mowego buziaczka. Śnieżej. Pracuj, pracuj, moja sługo. Dobrze, że nie słyszysz. No dobrze, że nie słyszysz. Zatrudniłam sobie pracownika. On twierdzi, że to jest jego auto, ale to jest tylko wyobraźnia. Ale masz minę. Kobieto, ja takiego zmęczenia to ja dawno nie czułem, nie? Ale chłopie, jesteśmy może z 2 godziny max na zakup. Za długo, a mnie za długo. Nie odzywałeś się, tu pij teraz niewiadome. Co? Jakieś piernikowe, ale takie solidne. Nie no, dobra. Dobre jest, co ty chcesz. Ale nie miało być takie chyba. Popo, Silesia! Popo! Nie, Kuba! Nie rób sobie żartu! Quattro! Jak widzieliście, trochę tego kupiliśmy. Trochę. Chłop się już przebrał, bo jedzie dalej. Jedno mieć. Idę odnieść rzeczy. Idź. Miałego spaceru. Pa.
Nowy dzień, od wczoraj nic się nie zmieniło. Zmieniło się. Co? Nie mam czterech paznokci. O, proszę bardzo, i mam okres. O nie! Ubieramy dalej naszą choinkę, którą nazwaliśmy Gertruda. Nic mi o tym nie wiadomo. Gertruda. Czemu Gertruda? Nie wiem, taka jest taka potężna, taka wiesz, taka Gertrudo. To bardziej Marlena. Ty też jesteś potężna, skarbie. Nie denerwuj mnie. Okres mam, okres mam! I co cię boli? Brzuch. Ojej. No, krew się ze mnie wylewa. Jesteś moją krwawą orchideą. Bąbka? Ona tylko czeka, aż ubierzemy choinkę, żeby nam je zrzucać no, bąbki z niej. No, właśnie mówimy z Kubą, że my mamy trochę takie badziewne, wiecie, bąbki, takie typowo do zniszczenia. Z pepką chyba. O, już się czai, po. Która bąbka jest szklana? Ta jest szklana! Moja ulubiona, proszę ją zostawić. Dosunęliśmy choinkę, ale jest pewien problem. Babę! Gdzieś jest? Nie umiem wyjść! A pod spodem, pod choinką musisz się przyczołgać. O matko, ale... Hej. Jeszcze trochę, Zobacz tą technikę. Widzę, no. Super, ale choinkę chyba przekrzywiłeś. Nie. Chyba tak. Nie no, jest prosto. Najważniejszy akcent teraz. Kontroler bombka. I to jest chyba nasza jedyna bombka, która jest plana. Prawdziwa. Taka fancy. No. Poćwiczona. Piękna. Ti. No to teraz co? A teraz jest ze mną ktoś, kto ma najlepszego styla w tym mieście. Witam serdecznie, moi drodzy. Ogólnie jedziemy na świąteczne zakupy. Tak, jadę kupić lukier do pierników i posypki, ale... I owoce. Ale, proszę bardzo, wyglądam bardzo elegancko. Natomiast tylko jak wrócę do domu, mam pod spodem swoją... PIJAMĘ! Zobaczcie to. Ogólnie wiecie, nikt się nie spodziewa, tak? Kto będzie najbardziej ubrany na tej wsi najlepiej? Marlena, ty, kochamy cię. Co tam marudzisz? Nie nagrywaj, tylko mi pomóż, chłopie. Od czego cię mam? Dobrze ci idzie, no. Jak ja widzę tą górę lodową, a w ogóle twoje auto zaśnieżone, to już jest w ogóle hit. Tam nic nie widać, teraz się załamie, te szyby się załamią pod tą ilością śniegu. To co ja robisz? On teraz zapadł sen zimowy. To jest poświęcenie, zobaczycie jak wyglądam. Wow. No to najpierw auto, a potem podjazd. Podjazdu nie trzeba, masz quattro. Nie trzeba podjazdu, nie trzeba odśnieżać podjazdu. Nie. Kocie, ciesz się, że jesteś w domu. Są takie rzeczy, które człowiek zobaczy tylko raz w życiu. I musi się nimi nacieszyć. Popie, ty jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wiesz. No ale żebyś odśnieżała podjazd. No, tylko nie do sąsiada, nie do sąsiada. Zobacz Luna, to jest nowe obicie naszej kanapy i tego nie drapiemy. Nie, tego nie. Tego nie wolno drapać, dobra? Nie, nie tulimy teraz, tylko nie drapiemy, rozumiesz? Chwilę mi nie było, a ty mi rozniosłeś pół salonu. Jak? To nasza nowa kanapa. Ba. Już więcej nic nie składasz. Ja już mam fajrat. Zobaczcie to. Czy to jest kot wariat, no? No bo ona czuje, że to jest jej. To, co ona tu nawroiła, to jest nienormalne. Z racji, że już zmieniamy obicie kanapy, musimy zapobiegać najgroźniejszemu. Czyli Lunia. To jest demon, który niszczy naszą kanapę. Ale ona nie zawsze się tak denerwuje. Jest przed nami kopa ze szwaj w kamerę. A oto i Luny pierwszy bochenek na nowym obiciu kanapy. Spróbuj wyciągnąć pazury, to będziesz na ogródku spała. No i teraz chyba najsmaczniejsza część tego vloga. Pioryniczki. Tylko nie mamy wałka, więc nie wiem kompletnie czym to rozwałkujemy. Ale najlepsze jest to, że wszystko mamy jakby na gotowca. Gotowe ciasto piernikowe. Cukrowe, więc tak. Nie będzie trzeba robić z własnego lukru. Jest nawet lukier, który już jest gotowy. To jest mega fajne. No daj niuchnąć, no. O, pokaż. O! Ale słuchajcie, pomachajcie jak... teraz wy. Ale co najlepsze, jak za dzieciaka często z moją mamą piekłem takie pierniki do szkoły i sprzedawałem je na takim jakby kiermaszu szkolnym, coś takiego. Zawsze to był hit. Ty sprzedawałeś pierniki na ciasto tym? No, w szkole? No. Nie wiedziałam. Widziałaś to? Widziałaś? Mów mi piekłeś. Okej. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy. I już na foremce. Tak, pierwsza tura. Wkładamy, słuchajcie, na 4-6 minut. Już chcę jeść. Ja też. Bo nie mieliśmy foremki na takiego... Ciastka, jak w Shreku, ciastek. I to jest to, co zrobiła Marlena. No dobra, idź. Jest napakowany, tak? Ćwiczy, no ale chyba umija ćwiczenia nóg. Zobaczymy ja twojego. Tego nie robię. No. Co to jest takie chude? Miał zrobić dziewczynkę? No bo to jest dziewczynka, właśnie szczupła, dba o siebie, a to są te, wiesz co, koczki, tak, nie koczki, jak to się nazywa? No loczki. Tak. Zobaczysz, jaka będzie ładna. Nie będzie chciała twojego chłopca. To jest dzieło Marleny? No, piękne. Nie piękna, tylko upasiona. Nie, to jest piernik, prawdziwy taki piernik, jak ma być. A to jest pierniczka. Będzie dziecko, Kuba zrobił dziewczynkę, dziecko po prostu.
I do pieca! I się zjarały. Kochani, udało się. Pierniki, jak widzicie, pięknie ozdobione. Tak. Jedne wyszły trochę lepiej, jedne trochę gorzej. Tak, ale myślę, że z czasem, z każdym piernikiem więcej... Było coraz lepiej. Przyznaj się, dlaczego płaczesz, baby. Wszyscy, bo mnie wgryziłeś. Ja ci powiedziałem, Marlenie, że w sklepie kupiłem chipsy, spicy papryka, nasz ulubiony smak. Marlena mi opowiedziała... Ja powiedziałam, Boże, jesteś niesamowity, bo byłam wcześniej na zakupach i miałam tylko koszyk. I miałam tak napchany koszyk, w drugiej ręce papier toaletowy. Przechodziłam przez alejkę i one na mnie patrzyły, a ja już nie mam ich gdzie zabrać. I mówię, jesteś cudownym człowiekiem, kocham cię, i on się śmieje i... Mówię, nie, żartuję, nie kupiłem. Wreszcie to się dzieje, zdobimy dom. To są wszystkie rzeczy mniej więcej, które kupiliśmy i które mamy z zeszłego roku. Na przykład Harolda. Dostaliśmy go od mamy Kuby jako prezent świąteczny. Tak, jest z nami od zeszłego roku. I słuchajcie, zrobiłam sobie bazę! Świąteczne bazy. Baba to ma na wszystko czas. Trzeba jakoś wyglądać, chłopie, na te święto. Robisz? Ciesz się naszym świątecznym wnętrzem. Nie mam siły, babo, jestem padnięty. No ale wiesz, na co jeszcze musisz znaleźć siłę? Na co? Na złożenie rowerka, skarbie! Nie! Tak! Nie! Kalorie się same nie spalą! Nie!